Hej, witam Was serdecznie. Z tej strony Piotr. Słuchajcie, powinno być widać całkiem błękitne niebo. Ty, przywitaj się. Diego. Diegula. No, zajęty szukaniem czegokolwiek. To jest czereśnia, którą pamiętacie. Ale kurczę, wieje, będzie lipa. Idziemy w krzaki. Także macie wyprawę, jedną z tych beznadziejnych, z Diegulą. Niedziela. Chcę, żeby sobie trochę polatał po krzakach. Co, Diegula? Co tu ciekawego? Kupa dzika. No chodź. Słuchajcie, dzisiaj to, co psy lubią najbardziej, czyli łażenie po chaszczach, to łazi po chaszczach. Chodź no tu. No niestety pies już jest zainteresowany sarnami, które tu były przed chwilą. Film z tego miejsca nagrałem już. Powiedzmy, on był nagrany, jak jeszcze były liście na drzewach. I dostaniecie go w jakąś pluchę jesienną albo w zimę. A dzisiaj taki tylko spacer, ponieważ bardzo, bardzo źle wieje i to będzie słychać, to może muzykę jakąś podłożę. Zobaczymy. Nie wiem, czy widzieliście, przed chwilą była taka scena, gdzie młody jelonek wyskoczył. Nie wiem, czy to było widać. Dobra, teraz idziemy w tajne miejsce z lat młodzieńczych. A ja ostatnio widziałem tutaj na dolinie pieniek, słuchajcie, a pieniek to może być źródło tak zwanej drzazgi. A co to jest drzazga i dlaczego jest bardzo cenna, jeżeli ktoś ma piec, którym się normalnie rozpala, to niektórzy wiedzą. Diego! Diego! Kurka wodna, gdzie tam chodzisz? Dobra, idziemy, kurde, na dolinę. Człowiek gruby, to nie może się przeciskać za bardzo. Ale tu chyba troszeczkę mniej wieje. Dzisiaj jest tak wiecznie, może Wam pokażę. O nie, tam już widzę, ktoś jedzie. Lipa, nie mam smyczy dla Diega. Także nie zapuszczę się aż tam. A szkoda. Co, Diegula? No chodź tu, pokaż się. Patrz. No nie no. Już musiałeś, już. Diego ewidentnie oślinił kamerkę, mam nadzieję, że jednak będzie coś widać. Pokaż się ty. Puść och, brzydal. No, nie ma już liści na drzewach. Idziemy zobaczyć ten pieniek.
czy coś z tego będzie. Co wiedzna? Co wiedzna? Może zejdziemy do tak zwanej doliny. Tutaj troszeczkę lasu mieszanego. Ja wam chyba jeszcze tutaj nie pokazywałem tego całego skarbu Kujaw, a lasy to jakby nie było, jest skarb. Teraz dolinę widzicie. Zbocze porośnięte jest oczywiście drzewami liściastymi. Tutaj na dole już się zaczyna las iglasty. Nawet jest całkiem sporo świerków, ale do lasu świerkowego to jeszcze pójdziemy za chwilę. Delikatnie Diego przydymiony, bo zawsze jak rozpalam w piecu, to mam rękawice w sadzy. No i jak się napatoczy, to oczywiście kilka klepnięć dostanie. Kilka razy się go potrapię za uchem i od razu pies jest już nie koloru biszkoptowego, tylko takiego spalonego biszkopta miejscami. Gdzie ten pieniek? Kurde, balans. Słońce już jest nisko, także moi drodzy, nie ma tutaj za dużo światła. A tutaj możecie zobaczyć, dlaczego to takie cenne są pieńki. Proszę bardzo. Czysta żywica. I na rozpalenie po prostu ideał. Absolutny ideał. Diego, chodź tu. Diego. Chodź tu. Kurka, cwaniaczek. Na czterech nogach to łatwiej, a nie na dwóch. Chodź tu się pożegnać, to skończymy film. Diego. No chodź. No patrz, coś tu mam. No chodź. No i co? No gdzie tam polazłeś? Się pożegnać trzeba, bo filmy trzeba kończyć. Pokaż się. No pewnie, już się położyć tylko. I gryźć, za każdym razem gryźć.
Dobra, słuchajcie, z tym, że umorusanym labradorem, tłustym, żegnamy się z wami. Wyszedł filmik beznadziejny, ale co, sztuka jest. Kasiora leci. Żyć nie umierać. Trzymajcie się.